Witam wszystkich, jestem, nazywam się Łukasz Sokołowski. Chciałbym opowiedzieć wam, jak się stało w ogóle, że poznałem Boga w swoim życiu. Chciałbym powiedzieć to konkretniej. Tak naprawdę pierwsza moja myśl była taka, żeby się do tego przygotować. Bo ja w ogóle bardzo lubię żyć w schematach jakichś, bo tak mi łatwiej. Ale pomyślałem, że to głupie bardzo. I w ogóle poddam się duchowi w tym momencie. Powiem od początku. Moje życie nie było takie, jakbym chciał. Od początku czułem się człowiekiem poniżonym, człowiekiem odrzuconym. Bałem się w ogóle wchodzić w różnego rodzaju rzeczy. A to wszystko wzięło się tak naprawdę z tego, z kontaktu z rodzicami tak naprawdę i to, co przeżywałem w szkole. Ucząc się z tatą, z mamą, w pewnym momencie, kiedy na przykład nie potrafiłem czegoś zapamiętać, czegoś się nauczyć nowego, tata zaczęła mnie krzyczeć. I ja zazwyczaj płakałem w tym momencie. I tak było praktycznie codziennie, kiedy wracałem do szkoły, odrabiałem lekcje, siadałem z tatą. A jeżeli już tata nie miał na mnie nerwów, to wkraczała moja mama. Tylko, że tata krzyczał, a mama próbowała wszystko łagodzić. Całą sytuację, która wynikała z tego, że tata mówił, że się nie nadaje w tym, co robi, że będę miał w życiu źle. Że wszyscy mnie sprzedadzą, że po prostu... Że jestem głupem, tak powiedział i ja tego nie ukrywam, czułem się z tym źle. Przez 20 parę lat żyłem z myślą, że naprawdę się do niczego nie nadaje. I tak naprawdę bardzo mało potrafiłem robić w życiu, czegokolwiek. Nawet nie potrafiłem gwoździa normalnie trzymać w ręku. Rok temu ja pierwszy raz w życiu miałem wiertarkę tak naprawdę i coś dokręcałem, bo tata chciał. I tak naprawdę zawsze się miałem taką świadomość, jakby przekonanie ogromne, że naprawdę to, co robię w życiu, nie ma prawa się powieść. I ja żyłem w takim głębokim przekonaniu, że już tego nie musiał mi w ogóle ktoś mówić. To było po prostu we mnie, ja tym żyłem. Rosły mega lęki od samego dzieciństwa. Czułem się zawstydzony przez rodziców, przez rodzinę, przez rówieśników. Czułem, że po prostu moje życie, że ono takie będzie cały czas. Zaczął się alkohol, zaczęły się papierosy. Chciałem w jakikolwiek sposób sobie pomóc. Miałem mega chaos w głowie i myśli. Będziesz miał w życiu źle. Nic ci się nie uda. Każdy cię poniża. I przez 20 parę lat żyłem tym po prostu. To było dla mnie normalne. Myślałem, że to jest mój charakter, że... I widziałem różnicę pomiędzy mną a innymi ludźmi, innymi dziećmi przede wszystkim. I mówiłem o tym rodzicom. Tak jakby coś było nie tak, co ja zauważałem w niej jakąś radość, jakąś taką właśnie przywiązanie do rodziców. A ja nie potrafiłem w ogóle biec do rodziców po szkole, czy po prostu chcieć z nimi spędzić czas. I to zawsze mnie smuciło, to mnie zawsze tak naprawdę wprawiało złość. U nas w domu też, odkąd pamiętam, cały czas były kłótnie. Rodzice się kłócili i tak naprawdę w sercu pojawiło się coś takiego, że ja chciałem tam wejść. Że ja chciałem powiedzieć koniec. Ale chowałem się w pokoju i płakałem i nie potrafiłem wyjść i powiedzieć, żeby oni przestali się kłócić. Ja tak żyłem, myśląc, że to jest, że tak musi być, że taka rodzina to jest dla mnie szczyt, naprawdę. Czułem się odrzucony przez wszystkich i tak naprawdę odrzucałem samego siebie, bo ja, ludzie jakby zabierali mi szansę, mówili, że się do niczego nie daje. Ale w pewnym momencie przejąłem to i ja jakby sam głosiłem to, wypowiadałem te słowa, że się do niczego nie nadaje.
jakby ustanowiłem to, mój charakter był wykreowany na właśnie kogoś, kto nigdy nic nie osiągnie. Jakby pewnego dnia powiedziałem, że chcę się zabić, że już nie chcę tak dłużej żyć. I tak naprawdę bałem się mega śmierci w ogóle. Byłem człowiekiem, który się bardzo boi śmierci, ale nie tylko śmierci. W ogóle nawet bałem się wychodzić z domu czasami. Zamykałem się w pokoju bramek i psychotropowy przez ponad 2 lata. I tak naprawdę żyłem sam i nikt nie wiedział o tym, co tak naprawdę w środku przeżywam. Nie było osoby, nie miałem żadnego przyjaciela, żadnej koleżanki, kolegi, której mógłbym powiedzieć to, co jakby kumulowałem przez wszystkie lata swojego dzieciństwa i później młodości. Nawet jak z kimś rozmawiałem przez internet, to zawsze zakładałem maski. Całutki czas. I mówiłem, że wszystko ok. I jakby zakładałem maskę taką, że jestem w ogóle we wszystkim bardzo dobry, że się w ogóle nadaję. I to była moja główna taka rzecz przeciwko jakby na to, żeby właśnie ludzie nie widzieli, że faktycznie mi nic nie wychodzi w życiu. Ja zawsze mówiłem i broniłem się tym, że jednak mi wychodzi, a tak naprawdę w środku waliłem w mur i jakby kłóciłem się z samym sobą. Tak naprawdę w wieku 17 lat pojawiły się nerwy, pojawiły się lęki, które tak naprawdę jeszcze bardziej mną owładnęły. Nerwy były na takim poziomie, że pewnego dnia, kiedy moja mama coś po prostu zabroniła mi, że gdzieś nie mogę iść, to ja w ogóle wyjąłem już szafki i chciałem ją zabić w tym momencie. W ogóle nie panowałem wtedy nad sobą i to było coś strasznego wtedy. Ona powiedziała, że zezwoli po policję, jeżeli po prostu nie schowam tego noża. I w ogóle coś zeszło ze mnie i ja w ogóle rzuciłem ten nóż. Przez długi, długi czas nie wiedziałem w ogóle, co mam w życiu robić. I tak naprawdę kolejny raz, drugi czy trzeci, już 3 razy popełniłem samobójstwo. Jakby za każdym razem mama tam znalazła stryczek. Na koniec jakby tego, że chciałem właśnie już 3 raz, ale mówię, to już koniec na pewno, jakby udało się tego nie zrobić, tak powiem, udało. I wtedy znowu zareagowała moja mama. Mówi, idź do psychiatry, on ci tam pomoże, jakieś leki daj, będzie na pewno lepiej. Ja mówię, dobra. No i przez kolejne kilka lat brałem psychotropy. Ale tak naprawdę nic się nie zmieniało. Czułem w ogóle otępienie, czułem w ogóle, że nic mi się w życiu nie chce. Mimo, że nie czułem jakichś emocji, to czułem, to w ogóle nic mi się nie chciało w życiu robić. Ja mogłem leżeć w łóżku i w ogóle nie wstawać. I ja różnych rzeczy próbowałem, naprawdę. I wchodziłem w różnego rodzaju tam makie i takie inne durnoty. Ale tak naprawdę wiedziałem, że jest Bóg. Gdzieś ktoś mi coś powiedział, że jest Bóg. Ja całe życie chodziłem z musu do kościoła katolickiego, bo tak ktoś chodzi, sąsiedzi chodzą, to ja też muszę, żeby sprawiać wrażenie fajnego, dobrego chrześcijanina. Mówię, dobrze. I kiedyś siedząc gdzieś w internecie, włączyłem jakiś filmik i tam ktoś mówił, że Jezus mnie kocha, i że on za mnie umarł, ale to było takim powiedziane językiem, jakiego jeszcze w ogóle w kościele, kiedy chodziłem, nie słyszałem, żeby mi ktoś tak powiedział. To było takie proste w ogóle. Jakby czułem w ogóle, że wszystko, tam gdzie chodziłem, było skomplikowane, a to jest coś takiego prostego i w ogóle to mnie uwiodło, tak mi powiedział. Ja mówię, kurczę, no nikt jeszcze tak do mnie nie powiedział. Jezus mnie kocha, ale w ogóle to jakby w kościele katolickim było mówione, tylko jakoś inaczej, nie wiem. I mówię, napiszę do tego człowieka, który ten filmik umieścił.
napisałem do tego człowieka. Rio mi powiedział, że żebym wziął Biblię do ręki. Ja mówię, mam Biblię, no mam. No to otwórz sobie tam na Jana o nowym narodzeniu było. No ja przeczytałem to i on do mnie mówi, no musisz się na nowo narodzić. Mówię, dobra, wchodzę w to. No to właśnie mówił mi, że tam mam modlitwę jakąś konkretną wypowiedzieć, żeby oddać życie Jezusowi i że to mnie wyswobodzi z mojego dotychczasowego życia, które było pokręcone na maksa. I ja to zrobiłem, bo ja mówię, już nie mam zastraszenia, mówię, wiem, że Jezus jest, że Bóg jest, ale mówię, tu mi koleś proponuje jakieś inne rzeczy. Ja mówię, no dobra. No i tam jeszcze napisane było, że przyjąć chrzest. Mówię, no ale przyjąłem, no ale o co chodzi? Ale mówi, no świadomie musisz przyjąć, musisz chcieć, chcę to chrztu. Bo to sprawi, że twoje jakby stare życie minie, runie, ale chyba chcesz, żeby to runęło. Mówię, no chcę. No mówię, dobra. I tak robiłem te wszystkie rzeczy na początku i jakby powstało wielkie pragnienie. To, co czytałem, nie to, że mnie nawet umacniało, ale czytając to w ogóle tak mega pragnąłem poznać to wszystko. Ja nic jeszcze wtedy nie wiedziałem, w ogóle byłem ciemny w tym wszystkim. Ale powstało pragnienie, żeby poznawać coraz bardziej jakby tego Boga, bo on był taki prosty dla mnie się teraz właśnie. Zawsze był taki skomplikowany jakiś, a teraz w ogóle czytam i w ogóle tak wszystko prosto jest napisane. Ja mówię, no wchodzę w to na maksa teraz. No i oglądałem dużo filmików na temat wiary i tego, jak się pozbyć różnych rzeczy, które jakoś człowieka omawiają i sprawiają, że jest niewolnikiem tak naprawdę. Ja ze względu na to, że palę papierosy, to mówię, Boże, ja dzisiaj postanawiam w swoim sercu, że od dzisiaj nie palę. I od tamtego czasu, to było na rynie świątego ponad 2 lata temu w sierpniu i od sierpnia tamtego roku nie palę. Zdarzyło się raz, że upadłem, ale nie wkręciłem się w to, że jak upadnę raz, to ja już jakby jestem stracony i że mam to dalej robić. I jakby teraz jak poczuję przykładowo zapach papierosów, to ja robię coś takiego i w ogóle idę. Zatykam nos, mówię i wychodzę stąd najlepiej. I tak naprawdę, a najważniejsze było to, że głęboko wierzyłem, że podczas chrztu ja żyłem w wielkiej depresji i w lęku. Ja ogromnie wierzyłem naprawdę, że podczas tego chrztu ja zostanę od tego uwolniony. Ale tak wierzyłem, że w dniu chrztu w ogóle miałem pewność, że to się stanie. I się stało. Zostałem chrzczony chrztem wodnym i chrztem Duchem Świętym. Zacząłem mówić na językach. I w ogóle przychodzę do tego domu. Wcześniej tam mieszkałem w Lublinie. I tak przychodzę do tego domu i tak czuję, że coś się zmieniło. Byłem taki jakiś nerwowy, taki zdepresjonowany, ale przychodzę i w ogóle normalnie patrzę, zmywam naczynia, się palę się uśmiecha do mnie. I mówię, no kurczę, to działa. I w ogóle cokolwiek w tym czasie nie robiłem, to w ogóle jakby wszystko do mnie mówiło, ja jestem. I tak wszystko widziałem w ogóle w jakichś takich barwach i dla mnie to był szok w ogóle, że ja tak to widzę. Dlaczego? Bo wierzyłem, że to się zmieni, że odejdzie depresja, odejdzie nerwica, że odejdą lęki. Ja przez tydzień czasu siedziałem, jakby stałem w pokoju i w ogóle każdego demona od góry do dołu wywalało. Począwszy od głowy, skończywszy na stopach. W ogóle lało się ze mnie, nie wiem, co się ze mnie robiło, ale po kolei. Każdy demon, won. I tak cały czas. I fajnie, że to mi zostało, bo jak czuję, że w czymś sobie tam nie radzę, albo przychodzi jakiś problem, to wiem, jak mam zareagować. Dla mnie chrześcijanin nieświadomy to tak naprawdę nie chrześcijanin. Świadomy tego, jakiego ma Boga i co potrafi.
jeżeli on tylko pozwoli w ogóle temu Bogu działać, to wszystko można w życiu jakby odmienić. I ja też, szczerze mówiąc, pewne problemy nadawałem temu takie rangi, że myślałem, że Bóg w tym sobie na pewno nie poradzi, że to jest mój charakter. I ja w ogóle myślałem, że tak będzie, ale w ogóle zacząłem chodzić do kościoła ponad, że regularnie to chyba z pół roku. I w ogóle mówię, że słyszę to, że żaden problem cię nie może jakby wytrącić z tego, abyś cały czas patrzył na Jezusa. Żadna w ogóle jakaś myśl, jakieś w ogóle coś, co w ogóle odbiega od Chrystusa, nie może cię wytrącić z tego. I ja zacząłem tym żyć. I w ogóle rzeczy zaczęły same odchodzić ode mnie. Mega dużo się modlę na językach tak naprawdę. I rzeczy tak naprawdę, o niektóre rzeczy się nie modliłem, a one wiem, że odeszły. Tak to wygląda u mnie. I co? I przede wszystkim skupiam się na wierze. Ostatnio właśnie napisałem, że zostałem uzdrowiony z bólu zatok. I przez tydzień czasu ludzie mi mówili, a ty chory jesteś, Łukasz. Weź jakieś tam te rzeczy, połóż się czy coś. Ja mówię, no uspokój się. I jest napisane, że jestem zdrowy? Jest. To jestem zdrowy. No i w ogóle, ile tam? Dwa tygodnie temu chyba, czy tydzień w niedzielę jestem i Artur położył na mnie ręce i w ogóle padłem i w ogóle czuję, że nie wiem, jakieś... Coś inaczej jest. Jakimś... I tak to głowę robię, mówię, te znaki odeszły. I aleluja w ogóle. I teraz dla mnie życie jest tak proste, że w ogóle jak coś się pojawia, to ja wzywam imienia Jezus i tak się ma stać, jak słowo mówi. Każda warownia teraz biorę na warsztat, byłem mega zaburzonym człowiekiem na poziomie pornografii i teraz jakby to jest, zawsze chciałem, mówię, samemu dam radę. Mówię, w tym na pewno sam dam radę. Mówię, tu mi się uda. Ale ja się potępiałem, cały czas mi nie wychodziło, cały czas z tym miałem problem. I już to było w takim etapie, że mówię, no kurczę, nie wiem. Jak okłamywałem i narzeczono wtedy okłamywałem, w ogóle była masakra z tym. Ale w ogóle wziąłem kartkę, napisałem sobie, to jest grzech. Każda porządliwość ciała jest dla mnie grzechem. Cała cielesność, ja jakby nie chcę żyć cieleśnie, ja sobie to wszystko na kartce napisałem, bo ja lubię sobie w ogóle pisać rzeczy. Ja sobie to napisałem i ja to wypowiedziałem, to słowo. I zauważyłem, że mam mniejsze pragnienie na te rzeczy, mniej o tym myślę. Te myśli nie panują nade mną. I jakby proszę jeszcze Boga, aby w zamian za te jakieś myśli, które mi towarzyszyły w związku z tym, żeby On mi dawał swoje dobre, chrystusowe myśli. I polecam, bo to działa. To działa i w każdym problemie, w każdym zniewoleniu możecie tak robić i naprawdę polecam, bo to działa. Tylko w czym polegał problem? Polegał problem na tym, że chciałem sam udowodnić, że o, poradzę sobie z tym, że to nie jest dla mnie problem. Ale no nie wychodziło. A im bardziej się starałem, tym takie miałem zawzięcie w tym, że kurczę, no naprawdę nie widziałem tych uczuć, jak ja żem się. Ale w końcu uległem, tak? Mówię, Boże, weź to ode mnie, ja już sobie z tym nie daję radę i w ogóle ja już nie chcę sobie z tym, w ogóle zabierz to. Wejdź w ten temat i rób tam porządek. I dziękuję mu za to, bo on, o cokolwiek, bo w ogóle jest napisane, że o cokolwiek poprosicie, to tak wam się stanie. W ogóle teraz mega to doświadczam. Wszystko, co teraz mam w życiu przez ostatnie pół roku, w sumie jak tutaj do kościoła zacząłem regularnie chodzić, tak wszystko zaczęło się dziać ze względu na to, co mówię i jak wierzę. I to teraz działa i jakby nie mam ochoty tego zostawić. To jest coś, za czym chcę podążać, za tym, żeby w centrum ustawić Chrystusa, bo jeżeli tylko to robię, to każde inne zboczenia
będą odchodziły, a cały czas będę szedł prosto. I jakby... I jadąc tutaj miałem takie pragnienie, żeby mówić to świadectwo na to, żeby jakby chwalić Boga i na to, żeby każdy człowiek tutaj siedzący wziął z tego, który ogląda, żeby mógł z tego wziąć. I tak naprawdę to wszystko. Dziękuję. Spotkałem się z Łukaszem, zaczęliśmy troszkę sobie razem rozmawiać, właśnie mnie bardzo ujęło, to jest takie bardzo bliskie mojemu sercu. Ja znam prostego Boga. Ja znam Boga, do którego w cudzysłowie dwa razy się nie mówi. I Łukasz to jest taka postać gdzieś. Ja mam takie światło, jesteśmy, rozmawiamy ze sobą systematycznie. Ja widzę tą prostotę wiary. Tą prostotę wiary, że on bierze coś, ogląda, przyjmuje prawdę i stosuje. I w ogóle wiecie, o co chodzi. I nie ma przerwy. Prosta wiara. Prosta wiara. Pamiętajcie, cokolwiek na mnie idzie w życiu, dlatego to tylko jeżeli komplikujemy w ogóle naszą wiarę. Komplikujemy.